To jest wielkie wyzwanie rozmawiać z całym zespołem, chórem. Nie wiem, czy jak to się uda, ale powiedzcie mi tylko, albo ktoś z Was niech powie, na czym polega Wasz fenomen, że jesteście tak popularni i że Wasze piosenki chcą grać rozgłośnie radiowe. To chyba ciężko nam ocenić, na czym polega. Ja wiem na czym, dobra, to może zabrzmi nieskromnie, ale myślę, że my w tym wszystkim, co robimy, staramy się być prawdziwi. Jacy jesteśmy na co dzień, tacy jesteśmy na scenie, tacy jesteśmy też w pracy twórczo-artystycznej. I to chyba jest kluczem do tego, że ten zespół cały czas funkcjonuje. No, efekty to wszyscy słyszą. Powiedzcie mi, jak Wy się dogadujecie w ogóle jako zespół na próbach, na Waszych wspólnych spotkaniach? Połowie koleżanek mam ochotę wyrwać włosy, ale się powstrzymuję, bo mam dwójkę dzieci. Bo podpisała umowę. Tak. Nie agresji. Nie lubię swoich koleżanek wtedy, kiedy mają fajniejsze buty od moich, ładnie się ubierają i są ładnie umalowane. Ale... Żartowałam. Poza tym to się kochamy bardzo, bardzo. Czyli nie macie ochoty na scenie zrzucać siebie wzajemnie, tak? Żeby zwyczajnie zostało. Czasami to robimy. Ja raz uratowałem Justynę, bo prawie wpadła w dziurę obcasem. I rzeczywiście ją popchnąłem do przodu. Wyglądało to tak, jakbym chciał ją zrzucić. Nie mów głośno. Jak spadałam ze sceny, pamiętacie, w kościele. Jest filmik, w którym nagle ginę i wracam. I Ola mnie uratowała, tylko że tutaj gdzie ona jest. Nic nie ma. O Jezu, zgubiła się. Słuchajcie, generalnie gubimy czasami członków zespołu. Są takie... Ale się znajdują po tygodniu. No i staliście się już tak popularni, że Was zapraszają do programów telewizyjnych. Wiem, że Ty będziesz w Tańcu z Gwiazdami. Ktoś będzie w Twoja twarz brzmi znajomo. Nie wiadomo, tego nie wiadomo akurat. Ale Ty będziesz. Ja już zatańczyłem nawet w finale Tańca z Gwiazdami, tak mi się udało. I z dwiema dziewczynami, więc... Powiedzcie, dobrze tańczył? Dobrze tańczył? Genialnie. Dobra, a mi cały czas mówi, nie garb się, a teraz genialnie. Bo my jesteśmy dla niego taką zdrową motywacją. Czy wy teraz będziecie... To ja! Może, że się pokazała. Teraz rozumiem, macie mnóstwo koncertów wakacyjnych. Przede wszystkim mamy singla nowego o tytule Sens i to jest najważniejsza sprawa dla nas, bo singiel pomaga mojej 3-letniej siostrzeńcy, która walczy z nowotworem bardzo dzielnie. Pozdrawiamy Kajsona i mój kochany zespół razem z naszym managementem Łukaszem i Kasią, Tabem, producentem oraz Arem Kusowskim, który napisał tekst. Sprezentowali dla Kai przepiękną piosenkę i ta piosenka walczy o jej zdrowie i walczy o zdrowie innych dzieciaków. Także jeżeli kogoś dotyka ta historia i czuje, że tak jak my czuję, że to jest coś ważnego i coś istotnego, to zapraszamy do tego, żeby włączył się do tej akcji, żeby pobierał dzwonki, odsłuchiwał na YouTubie i dzielił się tym utworem, gdzie tylko się da. Na pewno wszyscy teraz tak zrobią. To jeszcze ostatnie pytanie o wakacje. Oprócz koncertów, no wszyscy nie powiedzą po kolei, kto jak spędza wakacje, ale czy jest może jakiś taki czas Wasz wspólny, gdzie razem opalacie się? Staramy się spędzać czas razem między próbą a koncertem. I to są wystarczające wakacje, ponieważ wakacje jednak w busie i na scenie są najlepsze. Pozdrawiamy 24starogard.pl. A kto? Sun and Grace!